Są jakości POG! POG! POGERS! Jest wygranko. Już na początku. Hey, can you do me a favor? What's up? Cześć, samuraj. We don't do that here, my friends. Cześć, Sebastian. Okej, wracamy w takim razie do Oriego. Dzisiaj wyjątkowo nie we czwartek, jutro... mam inne plany, mianowicie mam plany odpoczywać. jak jest kamerka? Dobrze jest kamerka. Zresztą nie jest to jakieś bardzo istotne. Więc wszystko... Mikrofon jest strasznie głośno, czekajcie chwilę. Coś mi się tu nie zgadza. Tak myślałem, jest na 100 z jakiegoś powodu. Z jakiego powodu ono na 100? Czat się jakiś brzydki zrobił, no ale zaraz go naprawię. Give me a sec. Jestem nieprzygotowany z jednego prostego powodu. Jeden prosty powód, dla którego jestem dzisiaj trochę mniej przygotowany. Zaraz wam pokażę. Jeden prosty powód. Jeden prosty powód. Musiałem sobie zagrać jednego Smasha, okej? Okay? Bo dzisiaj mi przyszedł ten. Smash Ultimate. Więc... stwierdziłem, że musi być oro robione. Kupuję sobie dzisiaj, kazuję przy okazji od razu prawdopodobnie, ale to po streamie. Dobra, ostatnio w Orim nabyliśmy nowego power-upa, mianowicie możemy teraz dashować pod wodą. W ogóle naprawdę przez to, ile gram na Joy-Conach, to teraz... granie na zwykłym padzie z zwykłymi gałkami i zwykłą wielkością przycisków jest dla mnie czymś dziwnym. Jaki boss był ostatnio? Ostatnio chyba nawet nie było bossa. No, z tego co pamiętam, to chyba nawet ostatnio się z bossami nie mierzyliśmy. Ostatnio był las i rozlewiska. Właśnie, możemy... O! Gonitwę możemy zrobić już chyba, tak swoją drogą. Bardzo łatwy kamień do zdobycia, obfitość energii, więcej kul energii. Na razie tego nie potrzebujemy, myślę. Więc na początek gonitwa. Jaka trasa będzie?
pod wodą. Do góry. Nie wygląda na trudną trasę, jak mam być szczery. Oh fuck! Fuck! Okej, to już wiem, że nie ma sensu. Ale byłem bliziutko, żeby to zrobić ładnie. Tutaj trzeba spokojnie po prostu. Co ja najlepszego tutaj robię? Właśnie, można szybciej, spokojnie to zrobić na pewno. Okej, to jest... Wait! Jakim cudem ja to zrobiłem przed nim? What? Ha? Co jest? Co się stało? Gra chyba troszkę za głośno. Cześć, Szafirku. To już to naprawiam. Sekunda. To jest bardzo za głośno? Ale i guess, że może być. Damy sobie tak. I na tym pasku jeszcze... Dobra. Nawet nie wiem, czy nie za bardzo dałem ciszenia, ale... No okej, jeżeli tak, to... Z przyjemnością... Zamiast... A to takie... I mean, analogi nie są, jak mam być szczery, analogi nie są dalej złe. Te switchowe joycony mi naprawdę nie przeszkadzają. Ja myślę, że się długo będę wysprokona. Aj! W ogóle... Słuchajcie, wtajemniczcie mnie proszę, bo jest jakaś chryja związana z Dark Soulsami. Ja widziałem na Twitterze, że coś jest, że trenduje. Jakieś posty widziałem o poziomie trudności gier. Może ktoś jest bardziej w temacie niż ja, ale ja nie rozumiem. A! Były dodatkowe sumy w Steam? Ani, może. O kurwa, zapomniałem, że ja mam powietrze. Znaczy, że go nie mam. Każda gra musi mieć poziom trudności łatwy. Już jest błędne założenie, że musi. To jest... Ani, może, ale nie musi. Za mało powietrza. Czy Ori dostaje? O, tu jest mapiarz walony. Siema. Tutaj przychodzę po atrament. Piękny czerwony kolor. Kupuję. Ja mam tyle tych żółtych, że to nie jest dla mnie żaden problem. Zresztą tej mapy i tak za dużo nie zostało. Tam przy Rudzie Gorleckiej coś jest, to zaraz tam pójdziemy, myślę. Kolejny błąd finansowo-gamingowy. Jaki? Opowiedz, chętnie posłucham. Chętnie posłucham my. Wszyscy. A, muzyka w rozwiskach jest taka ładna, chillowa. Naprawdę. Ładnie klimatycznie ten. Pasuje. I mean, moja filozofia jest prosta. Nie szkalować bez względu na to... Jaki jakby ten... Jaki poziom trudności jest praktykowany? No trudno, niektórzy grają na łatwym, niektórzy na trudnym. Z drugiej strony, jeżeli też gra jest zaprojektowana po to, żeby być trudna... No to też... No to jest... taki jest wybór twórców, no i to też trzeba uszanować. Nie wszystkie gry muszą być dla wszystkich, to jest trochę zapominana rzecz w tym... w dyskursie.
Jeżeli ktoś na przykład, nie wiem, woli doświadczać lore w Dark Soulsach, no to... może, nie wiem, po prostu obejrzeć. Kupiłem grę za 80 dych, zastanawiając się od miesiąca, czy ją kupić. Jaką? Czego oni to chcą, żebym ja zrobił? Ja nie się domyślam, czego oni chcą, żebym ja zrobił, tylko czy ja... Tak, jestem w stanie to zrobić, dobra. Trzepot trzeba. Potem tu. O Boż. Tyle zjebać. A tutaj trzeba skoczyć. Tutaj zobaczcie. Tu się trzeba jakoś odbić, nie? Cholera. No ja w tym miesiącu chyba poprzestanę w moich growych zakupach na Smashach i na tym. Kupię sobie Kazuję i Sephirotha do Smashów i tyle mi wystarczy chyba. Son of a bitch! Jeszcze raz. Tylko poczekamy na lepszy bombelek. Na bombelka lepszego poczekamy. I teraz długa. Dobra, to już powinno być łatwe. Tak jest! Prościutto. O, to są wybuchające. Wybuchające przeciwnicy. To jest ruda gorlecka, I want. Tylko teraz problem jest, jak się tutaj dostać. No fajnie byłoby z dołu, ale nie za bardzo mamy jak się tam na dół dostać. Excuse me. A, dobra, wiem co zrobić tutaj. Dziękuję. Ale to nie jest do tego. Nic nie wiem, co ja zrobiłem najlepszego. Okej, to pewnie służy czemuś, tylko nie wiem jeszcze do końca czemu. Tutaj na górze jest coś. O, pstułki! To jest dźwignia. Po co ona jest? Drzwi się tutaj otwierają i mamy nasz odłamek energii, więc dziękuję. Ferdyk pstułka. O kurde, ja umarłem. Niedobrze. O, czy ja muszę znowu iść po to dźwignię? Nie, ona już jest przejśnięta. Gdzie jest Health Regen? Tutaj. RIP. Okej. Zapomniałem w ogóle, że mamy ten piórko-kuro. To powiedziawszy... Mogę się tutaj spokojnie dostać z piórkiem, dobra. A.
spokojnie. Tak! Tak jest! To jeszcze tylko pójdźmy po ten energy cell. Czemu ja to wszystko mówię? Strategie RPG, tylko że pomimo, że mam negatywny modyfikator do sprawności fizycznej i czasu reakcji. Słuchajcie, nie wynika moje pytanie z byciem niemiłym, a jedynie z chęci autentycznej próby dowiedzenia się. Mianowicie, jakie są konsekwencje zespołu Aspergera? Jak to się przejawia? Bo ja nie wiem. Autentycznie, a chciałbym wiedzieć. Czy ja to jakoś mogę... Fuck! Czy ja to jakoś mogę... doskoczyć? Mogę. Wiem co... Wiem jak muszę mówić, wiem co muszę zrobić. Puf. Puf. Tu się blokują, widzicie? Tu się blokuje bąbelek. Możemy z niego skorzystać, żeby tu się odbić i mamy dostęp do... kolejnej sekcji, co daje nam ten oto duże ogniwo energii. I co? Dobra, z rozlewisk praktycznie to już jest wszystko. Na pewno większość tego, co chciałem mieć, więc po prostu chodźmy już kończyć tę lokację. Bo cel nasz jest blisko. Tutaj tylko trzeba zejść w dół. Powiedziałem w dół. Powiedziałem w dół. A, bo tu jest do rozbicia, dobra. Się zrobi. Chodź tu. Czym się baszowało znowu? LB. Czemu ja próbowałem baszować trójkątem / Y-kiem? / X-em, znaczności kurwa od konsoli. A, nie trafiłem. Chyba, że tu się wchodzi od dołu? A może, tu się pewnie wchodzi od dołu, czekajcie. Aż sprawdzę. A zaraz zobaczymy. Nie jestem też pewien, czy trafiam, ale wydaje mi się, że tam się wchodzi od dołu akurat. A no i to jak od dołu. Bardzo, bardzo od dołu. O, o, o! Tylko trzeba tutaj szybko. Mamy... tą... studnię. Dobry omen. Tu... jeszcze się nie możemy dostać. Wkrótce. TM. I tutaj też na razie nie możemy. Coś jest nie tak z Kwolokiem. Holy shit. Co z nim? Ha! Cześć placku, co to był za hubs? Kwolok?
Problemy z odczytaniem oraz rozwiązanie emocji, problemy w odczytaniu ludzi. Takie imitacje. Okej, okay, w ten sposób. Wow! Więc. Żabol został opętany. Niefortunne. Ej, ej, ej. Proszę mnie nie blokować. Mamy kolejny segment ucieczkowy. Ale pocieszę was. Dalej już sobie nie uciekniemy. Musimy z Kwolokiem po prostu walczyć. Na razie pioruny ładnie dają radę. Ja w końcu bosik. Już na razie pioruny robią z nim naprawdę koszmarną robotę. Wodny etap, time. Trochę dużo HP stracę. Wydaje się, na razie to nie jest problem. Trochę dystansu. I porobione! Przynajmniej tak się zdaje. Jeszcze menda, która męczy Kwoloka, żyje. Jeszcze nie jesteśmy skończeni tutaj, absolutnie. To znaczy jesteśmy, zobaczcie, Kwolok dał radę. Hej! Udało się. Okej, czyli siła lasu odzyskana. Kolejny ognik nasz. To brzmi podejrzanie. To brzmi podejrzanie, jak jego ostatni dialog w tej grze. Well, i tak też jest. Kolejna ofiara na koncie, proszę państwa. Kwolok nie żyje. A teraz to jest tak dobitnie, nie żyje. I zmienił się w koks. No ale hej, mamy drugiego ognika. Woo! Kwolok, tak. Został stanosowany. Nie no, trup ściele się gęsto. Mamy więcej energii i HP. Pokonaj skażonego Kwoloka. Swoją drogą, mamy ten side quest. I problemy, słuchajcie, bo już go nie zrobimy. To znaczy, pewnie przekażemy Mokiemu po prostu informację, że well, Kwolok nie żyje. I tyle. Tainted Kwolok. Boże, czy to Isaac reference? Wracamy przez... obszar, który został przez Kwoloka praktycznie zrujnowany. To jest Gorlecka Ruda. Jak tu się dostać do... Haha! O nie! Tu jest inna abilitka potrzebna! Znaczy, chyba się... To nie jest chyba zadanie, które się da softlockować. I RC.
Wydaje mi się, że ono, jego fabularny przebieg jest taki, że tego... Że z tym Mokim trzeba sobie, trzeba pogadać po tym, jak Kwolok został... Chyba. Nie jestem pewien. No, zobaczymy. Wydaje mi się, że... Twórcy mogli o tym pomyśleć o czymś takim, że taka ewentualność może mieć miejsce. Okej, wracamy skrótem. Już to zaraz sobie pójdziemy do gościa i zobaczymy. Dołem. I na razie z rozlewiskami kończymy, pójdziemy dalej. Teraz wydaje mi się, że Ostaja Baura będzie optymalnym poziomem. Jeszcze chciałbym trochę połapać mapy w Milczącym Lesie, żeby zrobić tamtego questa dla ziomka, żebym już odblokował wszystkie mapy. Także... tym się też zajmiemy. To był ten Moki z Boki. Mądry, jak i omszały. Muszę go pożegnać. Musimy zanieść amulet do odmętu. Chciałem powiedzieć, amulet do omletu musimy zanieść. I to jest właśnie, czyli to jest fabularnie tak trzeba było zrobić, okej. Czyli dobry przebieg tej misji jest obecnie. Dobra, ja szybkie zydwu, szybciutkie. No i dobra. Wróciłem. Tu są rzeczy do zrobienia. Więc jak już tu jesteśmy, to je zróbmy. To jest do zgarnięcia po dostaniu naszego upgrade'a oczywiście. A tu na górę jakoś trzeba się dostać, tylko jak? A mi pewnie po bombę... A nie, tu jest nawet... I mean po bąbelku, ale w inny sposób. Trzeba zdmuchnąć. Oła, ale za bardzo aż. Czy można go lżej dmuchnąć? Można, okej. Nie powiem, cieszy mnie. Kolejna ruda nasza. I co? Czy tu coś jeszcze? Tu jest... Są takie pierdoły w sumie. Nie będę już tego zbierał teraz. Pójdziemy w takim razie sobie teraz szybko do Kwoloka. Zresztą słuchajcie, i tak musimy przejść przez las, żeby przejść dalej. Fabularnie. To jeszcze nie teraz, myślę. To za chwilę. Ile on potrzebuje tego lasu, żeby... Ten quest się zaliczył, tak się zastanawiam. Zaraz zobaczymy. Sekundę. Najpierw zanieśmy amulet, bo ja chcę mieć nagrody. Jest nawet filtr nałożony specjalnie. O! Jest IQ. I tu możemy oddać ten amulet. I mamy 6700, Matko Boska. Mnóstwo. Musisz znaleźć jeszcze dwa ogniki. Ale jak to dwa, skoro...
Tu jest jeden. Tu jest drugi. I tu jest trzeci. Dlaczego dwa? O co chodzi? Może ktoś się machnął w tłumaczeniu. No może. Pójdziemy, słuchajcie, szybko na polanę. Czy ja mam tutaj coś ciekawego? Klucz do chaty w lesie, lalka. Gałąź, nasiono. Tak czy siak pójdziemy sobie do... na źródlane polany. No tak, cierpimy, bo kwolok odszedł. Tu jeszcze nie... nie możemy zrobić nic. To jest Moki, który coś gada o pająkach. Teraz możemy stąd wyskakiwać. Nie żeby to było jakoś bardzo potrzebne. My chyba jeszcze mu nie możemy dać. Ten możemy mu dać, proszę bardzo. Lepki problem. Wodo się pspałem brata z dźbłami trawy, kiedy spał. Nie doceniłem ich przyczepności. Wydaje mi się, że wiem, co to jest. To są te niebieskie porosty. Chyba, na razie nie widzę. Są! Zobacz, tu są te niebieskie porosty. Jest to małe ułatwienie do poruszania się, także zawsze na plus, że to zasadziliśmy. Nie jest jakaś kolosalna różnica, co prawda. Nie pomaga jakoś bardzo dużo, ale pomaga. Dobra, milczącego lasu musimy uzupełnić podobno około 80%, żeby quest się zrobił. Ja bym od razu tam poszedł. Tu jest odłamek energii, też bym go od razu zgarnął. Dobra. Zrobimy ten sidequest. Dlaczego koniecznie jeszcze dać ten sidequest? Dlatego, że no, chcę po prostu mieć zniżki na mapy. A później pójdziemy do Ostoi Baura, myślę. Pójdziemy sobie do Baura, zrobimy najpierw Baura. I po Baurze pójdziemy tutaj w prawo, do pustynnej lokacji. I to jest prosty fragment, bo wymagane jest tak naprawdę tylko... nasz wodny dasz. Zresztą chyba nawet bez niego można było użyć basza po prostu i by się dało zrobić. Da się od nich nie da się od nich baszować, zobaczcie. Okej, dobra, cofam co powiedziałem.
Czy mi się zdaje, że nie da? Nie, nie da się po prostu. Chyba ja próbowałem przecież. O, o, okej. Myślałem, że nie zdążę. O co chodzi? Jak ja mogę ich ominąć? Czy ja mogę coś z nimi zrobić? Czy ja jestem po prostu tak turbo głupi, że powinienem wiedzieć, a nie wiem? No nie da się od nich zbaszować, jak nic. Próbuję bardzo intensywnie. Zobaczcie, że tak ciągle przeklikuję mapę, ale chcę się upewnić, że jesteśmy w miejscach, w których nas... Fuck! W których nas nie było. No ile dobrze pamiętam, ostatnim razem mieliśmy tutaj Kuro do pomocy. Miłe wspomnienie, prawda? Big sad. Znaczy ku, nie Kuro, tylko ku. W ogóle zaraz tyle kasy będę miał, że ta zniżka na upgrade'y w ogóle jakby mnie nie zaboli. Że na pewno warto mieć, żeby później łatwiej było inne rzeczy wykupywać, więc nie obrażę się. Tu coś jest? Nie. Nie trafiłem? Musicie sobie żartować ze mnie w tym momencie. Z tego jak daleko mnie wywaliło, też sobie chyba żartujecie. Ej, tu jeszcze mamy wszystko poodkrywane. To jest miejsce do kolejnego wyścigu, tylko musimy najpierw znaleźć... punkt startowy. To jest... interactible element, swoją drogą, z którego nie możemy teraz skorzystać. Więc... z tego co pamiętam, to dalej się tutaj nie dostaniemy, ale zawsze to jest jakiś tam procent mapy, 57%. Chciałem się dostać na drugą stronę, czy mogę? Ale pewnie mogę i pewnie... Chciałem powiedzieć, będzie to pewnie prostsze niż myślałem, nie, wcale nie. Tu możemy zapisać. W ogóle zabawna sprawa, taka ciekawostka mała, której się dowiedziałem, słuchajcie, ostatnio. Mianowicie, jeżeli kojarzycie taką grę fanowską, jak Another Metroid to Remake, AN2R, to producent tej gry, osoba, która pracowała nad tą grą, jej jednoosobowy skład został zatrudniony do Moon Studios, które pracowało nad Ori and Will of the Wisps i koleś podobno zajmował się level designem. Więc no cóż, bardzo ciekawy wątek, moim zdaniem.
I bardzo fajna rzecz, że jakby człowiek znalazł sobie jeszcze zatrudnienie pomimo przykrego końca swojego projektu. Ale też pokazał nim siebie, pokazał to, co potrafi. Więc I guess zasłużone. A bo mi się tam na górze nie pokazuje procent mapy, tylko procent tego. Znajdzie, Boże, czy mógłbym kiedyś przestać być taki niedorozwinięty? O, tu jest ta! Walka w siedlisku. Ja chcę piorun. Wow! Nice! Na razie łatwo. Tylko trochę obrywam, ale to nic. Okej, dorzuć mi dużo energii, bo ja ją zużywam na tych latających. Niedobre rzeczy się dzieją. Już lepiej. Ale nie trafię z tych kul, z tych baszów, to dalej nie trafię. Niesamowite. Koniec! Mamy kolejne miejsce na kamień w takim razie. Kolejne siedlisko, kolejne ulepszenie miejsca na kamień. Czyli co my możemy sobie tutaj dorzucić? Cierń nie jest zły, Imo. Jak najbardziej odpowiada mi. Jak się teraz tam dostać na górę, do? A pewnie górą. Co to za jakaś dziwna konstrukcja? Ja się tutaj nie mogę... Ha? Ja tu nie mogę się dostać do góry? Ha? A to dziwne. Nie, serio. Czy Ori 1... No tak, ale koleś jeszcze przy Ori 1 nie pracował. Tylko przy Will of the Wisps, z tego co wiem. Z tego co wiem. Jeżeli się mylę, to można mnie od razu poprawiać. A już w sumie nawet też nie pamiętam za dobrze AM2R, jak mam być szczery. Aczkolwiek wydaje mi się, że to, co mówisz, może być prawdą. Dobra, i w ten sposób przedostajemy się tam, gdzie chciałem, żebyśmy się przedostali. Tu jest wrzask. I mamy taki segment niby skradankowy. Proszę mnie nie.
Słychać takie ten... Taki dźwięk, o, taki jak teraz, jak... Wrzask ma nas dopaść. El, powiem tak. Ja tu nie muszę być. Więc... A nie, ja tu muszę być, o kurde. Więc muszę się stąd wyrwać najpierw, cholera. Żebym się wpaprał. Gdzie tu się można schować do? A, za tym, za tą płachtą, okej. Fair enough. To jest kolejna płachta, za którą można się schować. Czy granie jest za głośno dalej, słuchajcie? Bo mam wrażenie, że momentami jest za głośno. Oh, come on! Nie! No jajce, co robicie w tym momencie, że to mnie zabiło? No! Na samym końcu segmentu! Gotta be fucking kidding me! By the way, czy gra nie jest za głośno? Jest okej, dobra. Idź w cholerę, Wrzask. Naprawdę, po prostu z tym ostatnim killem to było takie tanie. Takie tanie. Czemu? Nie widzę. Studni. Okej, już widzę. Teraz misja powinna się skończyć, ta z mapą. Tak, zobaczcie, misja zaktualizowana, czyli tutaj jest... skończona. Zniżka na dowolną mapę, ale... Ha? Ale przecież te mapy są w tych samych kosztach! Co za skamer! Co ja kupiłem teraz? Znajdźki do HP-ków, okej. Ale skam! Nie wierzę w to. O, mniej więcej, no. Na śmieciowej. Jezus Maria. Feels bad, man. Feels bad. Tu po lewej jest jeszcze, kurczę, jakiś taki spory obszar, te glasy nieodkryte, ale stawiam, że to jest... na później. Tam na górę prowadzi jakiś mostek. Kurczę, na pewno da się radę tam dostać. Nawet mi nie ufcie, że nie. Okej, dobra, możecie już mi zacząć mówić, że nie. Ale czy na pewno? Ja, wydaje mi się, że nie. Wszystko możesz teraz zebrać? Okej. Are you sure about that? A jakieś tu dostanę w takim razie?
Albo po upgrade'zie wiocha, albo po nasionku. A no widzisz. Czyli jeszcze nie mogę tutaj wszystkiego zrobić, nie teraz, nie z obecnym stanem posiadania. Kiden. Ostoja Baura. Naszym następnym celem. Pójdziemy najpierw od jednej ze stron. Od tak zwanej dupy strony. A tutaj są też chwasty do wspinania się. Tutaj była ta zupa, która nas parzyła. Mamy gorleckich wojowników i tu teraz możemy zrobić absolutnie nic. Wislaud! Nie no. Jak się chce, to się wszystko zrobi, słuchajcie. I tu jest chyba gonitwa. I to jest jedyny powód, dla którego tu jesteśmy. Ponieważ jak próbujemy wlecieć na górę, to mamy most, który nam blokuje drogę. I by the way, tam na górze jest praktycznie koniec lokacji, do której zaraz będziemy szli, więc trochę sadż. No ale cóż. Mamy trochę podobną lokację do tej jednej z jedynki, która była prawie przy końcu. Sorrow Peak? Tak się chyba nazywała. Też było dużo latania na piórku, kolców. Hehe, a oblodzisz? Au. Gdzieś tu jest ostatni, tam jest ostatni keystone. Na szczęście nie trzeba być diabelnie precyzyjnym, tylko tak ciut precyzyjnym. Piedest aktywowany. Można zatem robić kolejną gonitwę. I tu jest gonitwa po keystone'y. Nie jest raczej skomplikowany temat. Na razie już. Wow, nie ta odnoga. A już byłem jak taki, ale ale przeganiamy tego ducha. No to się przegoniłem, słuchajcie. Tutaj było, okej, dobra. Ogólnie plan był dobry. Fuck. Ale teraz to już na pewno damy. Ori! Damy radę. Łatwo. Ledwo, ale łatwo. Okej, gonitwa zrobiona. Co basically oznacza, no tak, tu już nie mamy za bardzo co robić. Tutaj wszystko dobra. Pójdziemy jeszcze po tego zesranego mapiarza dokupić ostatni upgrade do mapy. Za 4 koła.
No i będziemy ten, będziemy szli dalej do stoi Baura, tylko że z właściwej strony. Przy okazji hapeki, please. Trzepo to nam się przyda, więc akurat nie będę go chował jeszcze. Lupo, ty zdzierco! 4 kafle po tym, jak mi dał zniżkę niby. I co my tu mamy teraz? Co ja przed chwilą kupiłem w ogóle? Co ja kupiłem? Co ja od niego kupiłem? Kamienie! Kamienie, dobra. Kamienie. O mój Boże. Ulepszenie miejsca, tak. Kamienie, kamienie. Szkoda, że nie rudy gorleckie, no ale... Nie ma tragedii. Pójdziemy do źródła. Ze źródła powinna być w miarę prosta droga do stoi Baura. To nie tędy, to do gonitwy. Tu jest to siedlisko na górze. On tam śpi. Ej, śpisz? Musimy obudzić Baura. Okay, z tego co ten Moki mówił, to trzeba go połaskotać piórkiem. Well, nie ma problemu. Aciu! Leży. Snorlax. Trzeba było się obudzić, kretynie. Nem. No okej. Także Baurowi trzeba zrobić wiosnę z zimy. A może nawet jesień średniowiecza. Stoja Baura to nasza kolejna lokacja. Zimowe. Tym razem schematy mieliśmy etap wodny, teraz mamy etap zimowy. Niesamowita kombinacja, słuchajcie. Po prostu niebywałe. To jest ślisko, to nie możemy. Na razie tego... z tego skorzystać. Już się chyba możemy o tyle, o ile. Tutaj gimmick, o ile dobrze pamiętam, będzie skoncentrowany właśnie na ogniu. W pewnym stopniu. Tu musimy chyba ogień doprowadzić w ogóle. Sobie radę z tymi przerośniętymi owadami. Ostatnia Baura ma całkiem ładną muzykę, by the way, Imo. Dobrze, że nie zwaliliśmy mu na łeb. Byłby wtedy problem. I tu niestety będziemy musieli używać trzepotu częściej niż bym chciał. Bo chciałbym jednak mieć pod bezen piorun, no ale cóż.
Gimmick tutaj jest taki, że pracujemy nad tym, żeby pokierować tym ogniem celem rozmrożenia tej krainy. Zobaczcie, tutaj jak zapalimy, to automatycznie ociepla się. Całe te środowisko, Boże, ogółem. A! W ten sposób możemy zagasić. Okej. Okay. Czyli to jest takie bardzo, powiedziałbym, płynne. Ale na razie potrzebuję dostać szybko tego małego, energicznego ogniwa. Co ja robię nie tak? A! Wiem, co robię nie tak. Trzymaj się, Rychon. W złą stronę się odbijam. O, teraz się odbijam aż za dobrze. Are you serious? Are you actually serious? Dobra. Tu górą wyskoczymy, nie ma problemu. Czy my tutaj coś... Tak, ogrzaliśmy, zobaczcie, udało nam się odpalić też inne tutejsze pochodnie. To znaczy, że możemy z tych pnączy korzystać te... Czy możemy? Jap. One są wciągane. Dobra, ogólnie to powiem tak, tutaj jest po prawej przejście. Więc chciałbym najpierw zobaczyć, o co biega. Jest zablokowany, dobra, tak jak myślałem. Zdaje się, że nie możemy jeszcze nic zrobić za bardzo z tą zagadką po lewej. Także po prostu idę dalej. Wow, rude. Strzelaj, proszę. Ah, fuck. Nie, ja to mogę zrobić bez kombinowania, na spokojnie. No właśnie. Ten oto sposób. Nic trudnego. Wystarczyło użyć przeciwnika jako platformy. Tam jest gorlecka ruda. Aaaa! Przyda się. O, musimy jeszcze z wyższego pułapu wyskoczyć. Excuse me. Teraz mi się zaraz przyda leczenie. Jak tylko tu dotrzemy. War. No trochę war, not gonna lie. I po co my tu? A, tu jest dźwignia. Sorry. To nam odblokuje przejście dalej, w głębię ostoi. Dzięki temu możemy
wyjść. Bardzo proste ogniwo energii, dlatego pewnie tak bardzo mało daje. Musimy zejść i teraz tak, trzepot. Myślałem, że go trafię. No cóż. Jest kolejny pewnie fireball, który trzeba trochę podprowadzić. Tutaj już mi dokąd? To nie jest daleko. Dobra. Fuk. Nie! No come on! Za bardzo łuk. Za bardzo łuk, słuchajcie. Too much angle. Jerzy Engel. Słynny selek, kurwa. Duże ilości naraz totalnej porażki. Nie! No nie rozbił się. Myślałem, że się rozbije. Słuchajcie, ja zrobię tak na Hama. Zamek, bastion, nekropolii. Oho! Ja ci nie powiem! Ja bardzo mało grałem w Heroesy! O, niech inni się wypowiedzą jako bardziej wykwalifikowani eksperci od tematu. Boże, ale ile ja się w piątkę zagrywałem. To muszę przyznać, akurat w piątkę grałem swego czasu bardzo dużo. O, mało energii, mało HP-ków w sensie. Szczęście, już mam praktycznie wszystko odnowione, ale ten wor mógłby zaprzestać. Co jest tu na górze? Tak się zastanawiam. Ale jest to strefa, do której nie możemy na razie przejść, za którą jest... studnia. Cóż, kto wie, czy nie będziemy mogli przejść. Nie, bo sobie spaprałem drogę do góry. O, muszę zespawnić tego przeciwnika. To jest tok, o kurczę. Okej, wrócimy tu później. Po prostu. To nie wiem, czy teraz już się nie zespełnił chłop. Powinien się zespełnić, bo to jest save point. Więc stawiam, że... Znaczy checkpoint, więc stawiam, że... To już jest załatwione. O, co mnie uderzyło? O, co mnie uderzyło? Nie, nie zespełnił się. O, no do toka przyjdziemy i tak. To jest wrzask. Siema. Jinshelo tusha toran atana ni
Także Wrzask sobie lata tutaj po okolicy. A my byśmy tu potrzebowali płomień. No, płomień jest potrzebny bardzo. Nie, mamy. Keystone'ik to jest. Keystone the Hedgehog. Keystone'ik. Zaraz sobie odblokujemy strefę. Tylko sekunda. Ach, blisko. Bez jaj. Dwa razy w to samo miejsce? Dzięki, ale nie dzięki. Jak to wczoraj powiedział Kaspar na sesji, pierwsze rzeczy pierwsze. Grzegorz Rasiak, uuu! Niesamowity. Ewentualnie cel jak szturmowcy. No, da się, da się. O mój Boże, ile to zeszło. Pierwszy keystone posiadany. Proszę mnie puścić! A, to się mogę tego złapać, dobra. Fuck. Może ile kombinowania. Mamy keystone, uhuhu. Dużo więcej trudu sobie zadałem niż bym chciał, no ale cóż. Dobra, tutaj wskoczymy w ten sposób. Czy mogę prosić o pocisk? Czy tak nie bardzo? Cholera, no. A, w ten sposób, dobra. Trzeba to po prostu wycyrklować odpowiednio. Nie ma nic przeciwko temu. Przy okazji zbieraliśmy wszystkie trzy kamienie klucze. To nas doprowadzi do pogłoski. Co to była za pogłoska? Tulej obawia się, że zostawił nasiona w swojej starej chacie, czyli zaraz mu pójdziemy uratować. To jest drzewo! Drzewo opiekuńcze. I jest świetlny pocisk. Kolejny upgrade z Doriego pierwszego. Dokładnie z edycji definitywnej. No i to jest nasz świetny granat, który przy okazji zyskał w tej grze właściwość ognistą. Czyli nie dość, że możemy możemy odbijać się, baszować, to jeszcze mamy do dyspozycji Fireballa swego rodzaju. I teraz nie jest nam za bardzo potrzebny jakby dodatkowy ogień w momencie, kiedy mamy ogień zawsze. Chata Tuleya. O! I przy okazji kolejna rzecz z edycji definitywnej, czyli zapalanie pochodni. Też wraca. Dobra, i mamy nasiono.
do Tuleya, możemy je zabrać. Czyli słuchajcie, tak na dobrą sprawę, to stoja Baura jest już prawie skończona. O, dobrze, że tutaj poszedłem, bo widzę, że jest kawałek gorleckiej rudy. Teraz wystarczy, zdaje mi się, wrócić na górę. No i tutaj baszowanie od tych świetnych pocisków to jest basically mechanika, której, co do której gra spodziewa się, że gracz będzie ją wykorzystywał. Kieruje, naprowadza, więc nie da się tego uniknąć. Fajnie, cieszę się, że mamy kolejny upgrade do mobilności, to taki znaczny, jeden z lepszych, jak dla mnie, bo naprawdę w wiele miejsc pozwala się to dostać z łatwością. Jednak ta dodatkowa wysokość, która jest dostępna na zawołanie, to jest duży plus. Proszę, teraz możemy bez problemu udać się tu na górę, bez konieczności oczekiwania na przeciwnika, tylko że to nam i tak tutaj teraz nic nie da. No cóż, przynajmniej wiemy, że można tędy przejść. Tu możemy już się dostać do fontanny. I co? Tu na dół jeszcze zdążymy sobie zejść. Czy to zdążyć? Zdążymy, musimy. To jest tylko studnia. Nie jest tak, że możemy przejść dalej, więc tak musimy iść tam, gdzie gra nas naprowadza. Op. Cierniowe uderzenie pomogło tutaj. Jest sekrecik ukryty za tym kotłem. Czy mogę nie umrzeć? Mogę. I zobaczcie, tutaj jesteśmy już... Chociaż nie, gdzie my jesteśmy? Nie tam, gdzie myślałem, że jesteśmy, to na pewno. Bardzo dużo daje to leczenie i bardzo mnie cieszy, że tu jest... Że jest ono po prostu umiejętnością tutaj, że ten... Nie, save'y są od tego niezależne. Ale ta właściwość lecznicza została. To jest Moki, który potrzebuje się ogrzać. Więc damy mu zupę. A on nam da kapelusz. I ten kapelusz też już możemy zanieść do odpowiedniego NPC-a. To jest ten z rąk do rąk. Side quest? Chyba to jest nadgonitwo. Jeszcze nie. Musimy jeszcze trochę w prawo zejść. Up. No tak, tak, ja też właśnie z początku chciałem powiedzieć, że to jest nadgonitwą, jak mam być szczery. Okej, dziwne. W ten sposób odblokowujemy przejście do studni, skorzystamy od razu.
tu jest, słuchajcie... Wydaje mi się, że gdzieś tu, cholera, jest sekretne prze... A, chyba, co trzeba zrobić? Właśnie, to jest to sekretne przejście. A, jest zablokowane. Dopiero z inną abilitką do movementu, po którą pójdziemy w następnej kolejności. To jest kamień. Gdzieś na dole. No to jeszcze do niego dotrzemy, I guess. Tu coś jest. Got him! Łatwiutko. Uwielbiam, uwielbiam, uwielbiam pocisk. Wow, co mnie zabiło? Okej, dobra, widzę, co mnie zabiło. Dziwne hitboxy. Dobra, przekombinowałem tutaj. Aktywnie teraz przekombinowuję, ale chcę... Chcę dofajnić, a trochę nie wychodzić, słuchajcie. Po co, bez sensu. Blisko było. A, czemu to nie... A, bo to... Nie rozumiem, czemu nie mogę się tego złapać. Fine, G, później to zgarnę jakoś. Znaczy, mam pomysł, jak to zgarnąć, jak ma być szczere. Zaraz wam ten pomysł zresztą zademonstruję. Just chwilkę. Mianowicie, jeżeli pamiętacie, to możemy sobie zgasić ten obszar. Dzięki czemu mamy zdecydowanie lepszy dostęp do wszystkich znajdziek, które tutaj widzieliśmy po drodze. I cała ta strefa wygląda nieco przyjemniej teraz. Właśnie zobaczcie, teraz mogę na spokojnie zgarnąć. Zaraz ją oczywiście odpalimy od nowa, wydaje mi się, ale... Na razie kluczowa kwestia to jest dotrzeć gdzie trzeba. I odpalić to, co trzeba. Na razie ta zamarznięta wersja mi nie przeszkadza. Możemy tak zatrzymać. Okay, Gorlecki chłop tu jest jako miniboss. Co ja biedny pocznę teraz? Strach.
Ale ładny boom. Ale ładny boom 2. No, dwóch gorleckich wojów. Co ja biedny pocznę? Na szczęście palenie się jest rzeczą. Przy okazji odblokowaliśmy przejście do gonitwy. Przy okazji pozwólcie, że ja na chwilę wrócę tutaj i jednak rozpalę ten ogień. Z tego powodu właśnie chciałem mieć kamień. Pryzmat. Podziel świetlny pocisk na 3. Ciekawe. Pewnie ma jakieś swoje ofensywne zastosowania. Przy czym ja świetlny pocisk jednak bardziej używam do poruszania się niż do celów ofensywnych. Wiadomo, że spełnia ten cel również, ale zdecydowanie do tego używam innych rzeczy. Okej, czyli to musi być zamarznięte tutaj, zobaczcie, bo inaczej nie, tego hapsa nie przejdziemy. Że co? Że przepraszam bardzo, co ja mówiłem? Nieważne! Jestem zbyt pogers, żeby coś takiego mnie miało powstrzymać. I słuchajcie, ostoja jak na razie to jest... Zresztą zbliżamy się powoli do końca, zobaczcie, już zaraz będziemy na szczycie. I do tej pory ostoja jest naprawdę bardzo taką przyjemną, mniejszą lokacją. Zdecydowanie mniej rozbudowaną imo niż te... niż rozlewiska. Szybciej się przechodzi. Zobaczcie, że przecież na tym streamie zaczęliśmy tę ostoję. Niedawno temu i już powoli ją kończymy. Podczas gdy rozlewiska... nam zajęło jednak troszkę dłużej. Oczywiście teraz mamy sprawdzian zużywania świetlnego pocisku. Swoisty. No tu już nam sami przeciwnicy pomogą trochę. Szczęście nie musimy się martwić o żadne znajdźki. Po drodze. Dobra, dobra, nie świetlnym pociskiem to nie. Maski bez. No i mamy kolejny ognik. Ale nie tylko ognik, bo obudziliśmy również wrzask. Ptok. Wow, ale to było trochę tanie. Not gonna lie. Ale po prostu my byliśmy za szybcy, no cóż. Au. No, dzięki za pomoc. Jezu, jak to ładnie wygląda w ruchu. Jak jest taki płynny, niezaburzony ruch, to śliczne to jest. Imo.
O, czy to Baur? Tak, to Baur. Pamięć lasu była naszym ognikiem tutejszym. No i co, żyjemy? Uciekliśmy przed wrzaskiem. No, alergicy cierpią, bo wiosna wraca do stoi. Wrzask jest alergikiem, ewidentnie. Ma alergię na bullshit. O, mamy backstory jakieś apparently. Energikiem i innym geekiem. To jest bardzo dziwne, ma te kończyny. Swoją drogą, nie wiem, czy to dobrze widać. Ale z tego, co mi się zdaje, to wrzask jest również czymś sowo-podobnym. Już to zobaczcie, to są takie małe słówki i to jest wrzask. Która chce się bawić z małymi kupodobnymi stworzeniami. Cały klan Kuro, słuchajcie. Już ta scena może też trochę wyjaśniać, dlaczego Wrzask ma takiego hate bonera na sowy. A mean, w sumie na wszystko, bo wszyscy się bali jej odmienności, I guess. No, bo była jednak taką bardzo... Jest bardzo dziwną sową nawet teraz i przez tą inność, I guess, nie została zaakceptowana przez... ogólne środowisko, koło gospodyń sowich. I pamięć lasu Giet. Czekajcie chwilę. Jeszcze moment. Dobra. Okej, mamy jeszcze jakieś 20 minut z hakiem. Fajnie, fajnie. Zostaje Baura. Jeszcze kilka drobiazgów tutaj zrobimy, wiecie. Wydaje mi się, że tak. Takie drobnostki jesteśmy w stanie jeszcze tutaj zrobić z tego poziomu. A, bo tutaj było tylko... Dobra, na dół trzeba zejść bardziej. A teraz, kiedy mamy... Święty granat ręczny...
to możemy podpalić tę strefę tutaj. Czy było wyjaśnione, dlaczego te osoby były spetryfikowane? Nie! Na razie chyba nic o tym nie było wiadomo, dlaczego tak to wyglądało. I po prawdzie nie pamiętam, czy będzie to jakoś dalej wyjaśnione. To mogę od razu powiedzieć, że nie to, że nie... Nie mówię, że nie, ale już mówię, że nie pamiętam. Okej, to wszystko? Zdaje się, że tak. W samej Ostoi Baura mamy już 79%, co mi się podoba, nie będę ukrywał. Będziemy tu na pewno wracali, bo jest kilka znajdzie, których nie możemy teraz zebrać, więc po prostu dam sobie teraz spokój, słuchajcie. Ze zbieractwem. Pójdziemy sobie do... Polany, bo mamy kilka rzeczy do oddania. Proszę nie spać. Przede wszystkim musimy pogadać z Gromem. Pustynny wiatr, no tam idziemy teraz. Idziemy uspokoić pustynię. A my ogarniamy teraz dostęp do jaskini. Tu jest też side questik do zrobienia. Wejście jest bezpieczne w głębi, dalej lepiej być ostrożnym. Dlaczego? Zaraz wam pokażę, czy ta jaskinia jest zamieszkiwalna, zwiedzalna, czy nie. To cała jaskinia. Będziesz potrzebował światła, ta ciemność sprawia ból i to dosyć dosłownie. Chodźcie, wchodzimy sobie mianowicie tutaj. I ta ciemność nas literalnie zabija. Ansem, Zemnas i inne Zenorty byliby dumni. Z tego, jak skuteczna jest ta... Darkness. Dunkness. Alrighto. Wracamy do milczącego lasu, tymczasem wracamy tutaj, po sekcji skradankowej. Na kolejną pułapkę, mianowicie... Zjadające... Jaką pogłoskę? Gdzie jest ten jego dom rodzinny, ha? Nieważne. Pogłoska z Banana Eggs. Te punkty zaczepne dla naszego lasca są teraz... zjadane. Tu mieszkali Gorlekowie. Dobra, dobra, słuchajcie, wichrowe pustkowie, pierwsza rzecz, jaką tutaj musimy zrobić, obowiązkowo, i o tak, bez dwóch zdań, to jest znaleźć tutejszy, znaleźć tutejszą umiejętność do poruszania się. Nie ma w ogóle dyskusji, tu praktycznie nic się nie da zrobić, dopóki nie znajdziemy, skilla do poruszania się, praktycznie nic. Więc nie ma co nawet próbować, nie ma co... łudzić się, że coś się zrobi, bo się po prostu nie zrobi. Trzeba mieć skilla tutaj i tyle. Dlatego szybko przemkniemy przez tę strefę. I dopiero jak sobie przemkniemy przez tę strefę, to będziemy ustawieni ze zwiedzaniem całej reszty pustkowi. Więc nie wykluczam, że samą umiejętność zdobędziemy jeszcze dzisiaj, to jest możliwe. Zwłaszcza, że chcę ją mieć jak najszybciej. Tu coś ewidentnie jest. W lewo! Okej. Na pewno jest dźwignia, która nam opuszcza jedną z platform. Opuszcza, tworzy nam praktycznie z piasku.
To są takie piaskowe struktury, dlatego są takie kruche. Łatwo! Na rany boskie, Grocz, ty tak stoi na poważnie ze mnie w tym momencie. Łatwo! Adrenalina. Zdawaj o 20% więcej obrażeń, gdy poziom zdrowia spada poniżej 15%. Zazwyczaj mi się to nie zdarza, więc nie ekwipuję. Tak czy inaczej. Jest kolejny ul. Czy ja się tu dostanę? Tak, dostanę się tutaj. Pytanie brzmi, czy ja... A, to jest ten. Sojusznik. Nie dopadło mi skażenia, ale mam problem. Czy nie mam odrobiny wody. Dobrze jest się napić. Czyli to jest kolejny NPC do questa. Okej, fajnie. Jest, jest, dobra, udało się. Bardzo szybko i bardzo dobrze, że szybko. Świder! Naciśnij RB, by przemieszczać się w piasku i ponownie RB, by wykonać świderowy zryw. Moi drodzy, jeżeli pamiętacie, to po całym świecie gry jest rozsianych mnóstwo takich stref, jest mnóstwo tego typu ścian blokujących przejście, nie? No to teraz mamy do nich wszystkich dostęp. Wreszcie. Ja się zastanawiam, czy to nie powinno się przychodzić najpierw w ogóle. Żeby dostać tę umiejętność, no ale ja poszedłem jakąś taką inną, dziką kolejnością. Trudno. Także teraz możemy zwiedzać wichrowe pustkowie. I możemy też przebijać się przez te kulki piaskowe. Mapę za mapą, dawaj. No, trochę tego mamy i to już sobie zostawimy na następny odcinek. Następny z tym to na pewno, więc... Ja teraz chciałbym poczyścić trochę innych rzeczy, mianowicie... Tutaj w lesie był segment z tym... z tą skałką piaskową, więc to sobie odbębnimy i odniesiemy fetch questa dalej. I to będzie na dzisiaj tyle, myślę. Tak to było tu? Tak, to musiało być tutaj. Najpierw pozbędziemy się przeciwników. I kontynuujemy wspinaczkę. No to jest... jest nasza nowa umiejętność przydatna. No i tak jak mówiłem, trochę
się nam odblokowuje dzięki niej. Przekształcamy nadmiarową energię w zdrowie i odwrotnie. To może być fajne w sumie. Mamy wyścig. Kolejny, kolejną gonitwę. Wydaje mi się, że mamy czas jeszcze, żeby ją na spokojnie zrobić. No to jest pionowa gonitwa. To jest ta trasa, którą przed chwilą przechodziliśmy tylko szybko. Że nawet tego nie będę wyświetlał, bo trasa jest nam znana. Okej, dobra. To może być trudna gonitwa w sumie, bo on jest w miarę ogarnięty w tym, co robi. Ten duszek. Nam czasu trochę zabrakło. O, come on! Tanie. Dobra, ponownie. Blisko było bardzo, żebym to spaprał, ale w miarę szybko się, w miarę sprawnie się udało. Alright. Wracamy do polany. Nie oddaliśmy w ogóle ziarna tulejowe, nic praktycznie nie zrobiliśmy na tej polanie, co mieliśmy zrobić. Ale już naprawiam swoje błędy. Nasiono wyskakiwajki. Czyli to będą trampoliny, po prostu odskocznie. Yup. Nice. Rier. Jeszcze więcej dostępu do wszystkich stref w tych. Trampolina. No nie żeby coś, ale mało pomocne te wyskakiwajki są, jak tak mam być w 100% szczery. Ale tu nic nie ma. Jest Moki, który mówi o zapale. To jest jedna z tych stref, która daje nam ogniwo żyćka. To jest też skrót do mapiarza z dziercy. Walonego. Kapelusz jeszcze możemy dać. Właśnie, zagadajmy do groma o tej pogłosce. Gerora. A nie mamy za dużo rudy. Pewnie jest na styk, żeby wszystko zrobić, tak akurat, nie więcej, nie mniej. Masz kapelusz. Mamy pusty lampion.
I na razie chyba nic z tym nie zrobimy, tak mi się wydaje. Jeden z lampionów Groma. Chyba, że nie wiem, Grom ją szybko zupełnie. Nie. Aż sprawdzę szybko, czy możemy jeszcze to zrobić dalej, czy nie. Ino momencik. Co my mamy dalej? Aha. Dobra. Czyli nie, na razie tego... na razie tego nie zrobimy. Spoko, spoko. Dobra. Czy możemy w ogóle coś z tych sidequestów zrobić? Odpowiedź brzmi... Nie. Ale... Nie wiem, czy możemy sobie trochę pozwiedzać tutaj, tej strefy, gdzie był wrzask, była wrzask. Czy tak, póki mamy czas? Jap, tutaj możemy wejść. Dobra, sprawę nic tam to chyba nie daje, nie? Ja tu jest jakiś sekrecik. No jest to. Duży teges. Okej, czyli to na razie zrobimy tyle, bo tam wrzask dalej jest ograniczona. W sensie dalej jest ograniczony na nasz dostęp do niej. Mogę stąd w ogóle wyjść? Nie mogę rozbić tej skały, Dobra, myślę, że tutaj sobie skończymy. Wystarczająco, żeśmy zrobili. Sprawnie na w miarę idzie. Następny stream za... dwa tygodnie. Bo nienormalnie za tydzień we czwartek. A też nie będę cały czas zamieniał dni dzisiaj tak wyjątkowo. No także dzięki za oglądanie. Widzimy się w niedzielę na Ace Turneju. Lodowatce wersji. Trzymaj się ciepło. Cześć.